Część trzecia: Wiatr od wschodu. Cezary wrócił do Warszawy. Zaczął kontynuować przerwane studia medyczne. W Warszawie zamieszkał w ubogiej dzielnicy u kolegi, buławnika. Odnowił kontakt z Gajowcem i poprosił go o pomoc. Podczas jednej z wizyt w domu Gajowca, na ścianie ujrzał trzy portrety. Jak się później okazało, Mariana Bohusza, Stanisława Krzemińskiego oraz Edwarda Abramowskiego. Byli to bohaterowie dla Gajowca, którzy uosabiali ważne dla niego ideały, takie jak patriotyzm czy rozwój oświaty. W rozmowie Gajowiec powiedział mu, że Polska dąży obecnie do realizacji tych ideałów. Cezary zarzucał jednak władzy, że działa zbyt powolnie i bez wrażliwości na biedę chłopów. Czarek Coraz bardziej zwracał uwagę na warszawskie nędzne dzielnice, szczególnie te zamieszkane przez Żydów. Sytuacja biedoty budziła jego sprzeciw. W tym samym czasie gajowiec zatrudnił Cezarego do porządkowania materiałów do książki, którą pisał. Była to wizja reform społecznych, ekonomicznych i politycznych, które mogłyby rozwiązać problemy kraju. Cezary zetknął się wkrótce z Antonim Lulkiem. Studentem prawa. Nawiązali dobry kontakt. Cezary zwierzał mu się ze swoich problemów. Lulek wykorzystał słabość kolegi i powoli wzbudzał w nim nienawiść wobec klasy uprzywilejowanej i państwa polskiego. Wychwalał partię komunistyczną i jej komunistyczną ideologię. Wyznał, że podczas wojny w 1920 roku opowiadał się za bolszewikami. Cezary słuchał uważnie, jednak nie przyjmował tych ideałów tak entuzjastycznie jak podczas rewolucji w Baku. Wkrótce Lutek zaprosił Cezarego na jedno ze spotkań komunistów, na którym atakowano polskie władze i burżuazję. Cezary nie zgadzał się z tym, ale jego argumenty zostały odrzucone. Mimo to, wypowiedzi komunistów zrobiły na Cezarym ogromne wrażenie. Doszedł do wniosku, że nic nie jest jednoznaczne i zawsze trzeba słuchać swojego sumienia. Podczas kolejnego spotkania z Gajowcem z zacięciem dyskutowali. Pewnego marcowego dnia Baryka otrzymał od Laury list, w którym zaproponowała mu spotkanie w ogrodzie saskim. Pomimo gorących wyznań było to ich ostatnie spotkanie, ponieważ Laura pozostała wierna mężowi. W ostatniej scenie powieści Cezary szedł na czele pochodu robotników obok lulka. Był to protest popierający strajk. Idącym w pochodzie robotnikom drogę zastąpił kordon żołnierzy, a wtedy Cezary odłączył się, wystąpił przed szereg i sam poszedł do przodu.